No cześć, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj, jak widzicie po tytule, będzie film typowo finansowy. Razem wyjdziemy sobie dobrze w nowy rok z taką większą świadomością finansową. Więc jeżeli chcecie poznać moją taką checklistę rzeczy, które robię właśnie w kwestii swoich finansów, zazwyczaj właśnie na początku roku, to zapraszam do oglądania dalej. Ten film miał się pojawić troszeczkę później, z racji tego, że planowałam nagrać najpierw taki domowy reset, natomiast po prostu nie miałam czasu tego zrobić, więc stwierdziłam, że ten finansowy film podepnę po prostu pod ten roczny reset, dlatego że on moim zdaniem jest też super ważny, może nawet ważniejszy niż taki reset po prostu domowy, więc on będzie też w całej tej serii właśnie takiego rocznego resetu, który ja zazwyczaj właśnie robię raz w roku, pod koniec roku lub na początku roku, tak żeby po prostu dobrze i świadomie wejść w nowy rok, jeśli chodzi o moje finanse. I w dzisiejszym filmie właśnie opowiem Wam o takiej mojej checkliście, właśnie takich punktach, które lubię sobie odhaczyć i sprawdzić właśnie na początku roku, żeby wiedzieć, jak wygląda moja aktualna sytuacja finansowa i czy wszystko jest ok, i czy wszystko jest tak, jakbym chciała. I żeby nie przedłużać, od razu przejdziemy sobie do pierwszego punktu. Pierwszym punktem jest oczywiście, mówię już o tym na kanale od początku tak naprawdę, czyli analiza budżetu, audyt budżetu. Więc jeśli chodzi o ten punkt, to ja nie mogę go pominąć, dlatego że sprawdzenie, w jaki sposób się wydaje pieniądze, jest tak naprawdę początkiem do takiej większej świadomości, jeśli chodzi właśnie o pieniądze. Więc jeżeli nie budżetujecie, to bardzo Wam polecam jednak mimo wszystko spisać swoje wydatki z 3 poprzednich miesięcy, co najmniej. Pewnie z wyłączeniem grudnia, dlatego że grudzień jest bardzo specyficznym miesiącem i on często potrafi po prostu te statystyki zakłamać. Więc jeżeli ktoś nie prowadzi budżetu, to polecałabym po prostu spisać sobie wydatki z września, z października i z listopada, tak żeby zobaczyć po prostu, na czym stoicie i w jaki sposób wydajecie. Jeśli prowadzicie budżet, to sprawa jest prosta, bo macie już tak naprawdę czarno na białym, w jakich kategoriach ile pieniędzy wydajecie. Jeśli chodzi o ten punkt, to tak naprawdę ja, żeby sobie to na maksa uprościć, nie porównuję każdej kategorii z każdą, czyli ile wydawałam na ubrania, ile na kosmetyki, ile coś tam, nie. U mnie tak naprawdę cały ten audyt bazuje na takich 3 głównych kategoriach i mówię tutaj o podstawowych potrzebach, czyli tutaj tak naprawdę zawiera się w tym takie opłaty na mieszkanie, na spożywkę, na rachunki, ale też na przykład na zdrowie, na leki, na suplementy. To jest coś, co zawieram w tej kategorii takich podstawowych potrzeb, bez których bardzo ciężko byłoby mi po prostu przeżyć i normalnie funkcjonować. Druga kategoria to są inwestycje i oszczędności i jeśli chodzi o inwestycje, to mowa tutaj też o takich inwestycjach w siebie, czyli na przykład nauka języka, terapia, nauka jakichś umiejętności. To jest coś, co jest dla mnie w pewien sposób też inwestycją, bo robię to po coś, żeby mieć z tego korzyści w przyszłości, więc nie mówię tutaj, wiecie, tylko o takich inwestycjach finansowych, które na przykład właśnie wkładam gdzieś pieniądze i one się mnożą, ale też o inwestycjach w siebie. I trzecia kategoria to są wszystkie inne przyjemności, rozrywki i po prostu wydatki, które dają mi jakiś taki fan z tego życia. I tak naprawdę na tych 3 kategoriach bazuję, robiąc sobie właśnie taki roczny audyt. No i teraz najważniejsze dla mnie jest to, żeby zobaczyć nie ile konkretnie wydawałam na daną rzecz, na daną kategorię, tylko żeby zobaczyć, jak to się rozkładało procentowo w stosunku do mojego dochodu. No i teraz cały dochód to jest Wasze 100%. Podstawowe potrzeby nie powinny przekraczać raczej takiego progu 50-60%. To jest taki próg, który jest taki bardzo bezpieczny, taki stabilny i on jest ok. Oczywiście im mniej, tym lepiej. Później druga ta kategoria, czyli inwestycje i oszczędności, to zazwyczaj się tak mniej więcej szacuje, że ta kategoria powinna w sobie zawierać wydatki rzędu 10-20%. Oczywiście im więcej, tym lepiej, wiadomo. No i trzecia kategoria, czyli wydatki związane z zabawą, z jakąś rozrywką, z uprzyjemnianiem sobie życia, powinna się zamykać mniej więcej w 20-30%. I to jest taki rozkład, który bardzo często widzimy gdzieś tam właśnie w internecie, czy właśnie w różnego rodzaju artykułach finansowych, że to jest taki rozkład optymalny. I właśnie ja staram się wpisać te swoje wydatki w te 3 takie kategorie i zobaczyć, czy te wszystkie moje właśnie wydatki w danych miesiącach oscylowały w tych granicach procentowych. Najważniejsze jest to, żeby Wasze wydatki nie przekraczały tej górnej granicy tych procentów, czyli jeżeli Wasze wydatki na przykład na podstawowe potrzeby sięgają 70%, to znaczy, że coś już jest powoli nie tak, dlatego że któraś z kategorii tych kolejnych, czyli na przykład właśnie na rozrywkę albo na inwestowanie, czy tam na oszczędzanie, ucierpi po prostu na tym, więc im mniej w tej kategorii na podstawowe potrzeby, tym oczywiście lepiej. Jeżeli my zauważymy, że trochę się z tych widełek wyłamujemy, to jest dla nas tak naprawdę bardzo oczywisty i taki jasny sygnał, żeby w tych kategoriach coś pozmieniać. No i teraz tak naprawdę sposobów na pozmienianie tego jest naprawdę mnóstwo, dlatego że jeżeli na przykład na podstawowe potrzeby wydajecie dużo więcej niż na przykład te 60%, no to tutaj trzeba się zastanowić, co w takim razie powoduje, że ta wartość jest tak wysoka. Więc taki rozkład procentowy bardzo fajnie Wam pokazuje, w jaki sposób wyglądają Wasze wydatki, bez konieczności skupiania się na konkretnych liczbach. I kiedy mamy już zrobioną taką analizę budżetu i widzimy, że coś jest nie tak i chcemy to skorygować, to teraz tworząc sobie budżet, to jest kolejny punkt, który moim zdaniem jest super ważny w kontekście takiego panowania nad finansami i zaczęcia sobie wyrabiania takiego nawyku bardziej właśnie finansowego. Nie musimy tego robić, wiecie, do śmierci, ale na pewno bardzo Wam polecam, przynajmniej przez jakiś czas, robić sobie taki budżet, planować sobie Wasze wydatki, bo to też Wam pozwoli po prostu przestawić trochę swoje jakby zachowania i swoje nawyki na takie bardziej kontrolowane zachowania, jakkolwiek to brzmi. Ale kiedy teraz będziemy sobie planować nowy budżet na ten nowy miesiąc, to warto już wziąć pod uwagę właśnie te takie rozbieżności, które się pojawiły w kontekście tego audytu, bo to już jest ten moment, w którym możemy właśnie sobie trochę nadać kierunek tym naszym finansom. I teraz, kiedy planujemy sobie budżet na nowy miesiąc, to moim zdaniem tutaj bardzo istotne jest to, żeby sobie ustalić w ogóle, jakie mamy priorytety w kontekście naszych finansów, no bo jeżeli na przykład priorytetem jest dla nas oszczędzanie, no to wiemy, że tak naprawdę po zapłaceniu naszych podstawowych potrzeb kolejną kategorią, na której się chcemy skupić, będą właśnie inwestycje i oszczędności i to będziemy priorytetyzować i będziemy dążyć do tego, żeby ten procent naszego dochodu przeznaczony właśnie na inwestycje i na oszczędności był jak najwyższy, więc tak naprawdę jak widzicie, jak mamy te trzy główne kategorie, to widzimy już, z czego możemy zrezygnować, żeby na przykład zacząć więcej oszczędzać, albo więcej inwestować, albo właśnie mieć więcej pieniędzy na, nie wiem, na przykład na przyjemności, bo chcemy sobie po prostu sprawić jakieś przyjemności w tym miesiącu, no ale zrobimy to kosztem czegoś. Zazwyczaj wydatki stałe są po prostu stałe i niezmienne, więc tak naprawdę robimy to kosztem oszczędności i inwestycji. To nam bardzo jasno pokazuje właśnie tą zależność. Kiedy my na przykład więcej pieniędzy przeznaczamy na przyjemności, to mamy mniej pieniędzy na inwestycje i na oszczędzanie. Kiedy więcej przeznaczamy na oszczędzanie i na inwestycje, to mamy mniej pieniędzy na przyjemności. Te trzy główne kategorie tak naprawdę pokazują nam dosadnie, jak wygląda nasza sytuacja finansowa i świadomie możemy sobie o tym zadecydować. Drugi punkt to jest zbudowanie sobie funduszu awaryjnego lub poduszki finansowej i pewnie nie wszyscy się ze mną zgodzą, ale ja uważam, że fundusz awaryjny i poduszka finansowa jest dużo ważniejsze niż spłacanie swoich długów. Dodam tylko dla sprostowania, bo wydaje mi się, że trochę za bardzo tutaj poleciałam skrótem myślowym. Chodziło mi zdecydowanie o nadpłacanie zadłużeń, a nie spłatę takich zadłużeń bieżących. I wynika to z takiej bardzo prostej logiki, dlatego że kiedy my nie mamy poduszki finansowej i jesteśmy już w jakiś sposób zadłużeni i pojawi się kolejna sytuacja, która wymaga od nas po prostu wyciągnięcia pieniędzy i zapłacenia za coś, to zadłużamy się jeszcze bardziej. Natomiast w momencie, w którym mamy poduszkę finansową, to w takiej sytuacji my możemy skorzystać z tej poduszki finansowej, pokryć ten bieżący właśnie wydatek taki nieprzewidziany i nie zadłużymy się bardziej. Więc uważam, że po prostu zbudowanie sobie takiej poduszki finansowej, nawet jeżeli ona będzie niewielka, to jest kolejny bardzo, bardzo ważny punkt na tej liście. Więc jeśli chodzi o zbudowanie poduszki finansowej, to tak naprawdę są bardzo różne sposoby, w jaki sposób możemy to zrobić, ale na pewno jeśli chodzi o takie moje podejście do tematu, to ja zawsze na początku roku sprawdzam, ile na mojej poduszce finansowej jest, czy moje wydatki stałe się zmieniły i jeżeli na przykład właśnie zmieniły się, to sprawdzam, czy ta poduszka finansowa, którą już mam zbudowaną, ona jest wystarczająca na to, żeby pokryć moje takie podstawowe potrzeby na mniej więcej od 3 do 6 miesięcy życia. Gdybym na przykład straciła pracę albo gdyby się wydarzyło coś takiego bardzo nieprzewidzianego. A jeżeli jest zbyt mała, to staram się priorytetyzować to, żeby ją nadbudować. Jeżeli jej nie posiadam, to priorytetem w tym momencie byłoby dla mnie po prostu zbudowanie jej tak, żeby mieć spokojną głowę. Jeśli chodzi o zbieranie pieniędzy właśnie na takie od 3 do 6 miesięcy życia, niektórzy nawet zbierają tam pieniądze na 12 miesięcy życia, co też jest ok, to te pieniądze zazwyczaj są dość wysokie, więc moim zdaniem tutaj kolejnym punktem byłoby po prostu zrobienie researchu i znalezienie takiego konta oszczędnościowego lub takiego produktu bankowego, które będzie dobrze oprocentowane, tak żeby nasze pieniądze nie traciły na wartości. I kolejny punkt to jest inwestowanie. I jeśli chodzi o inwestowanie, to ja Wam tutaj nie będę sprzedawać nie wiadomo jakiej dużej wiedzy, dlatego że ja tej wiedzy nie posiadam i nie będę się na ten temat wypowiadać. Natomiast mogę Wam tylko powiedzieć, w jaki sposób ja w tym roku zamierzam to robić, dlatego że chcę tym tematem się naprawdę mocno zainteresować. Więc to, co ja robię sobie na początku roku, to było po prostu rozeznanie się w tym, w czym chciałabym inwestować i w czym czuję się swobodnie. I na przykład dla mnie to jest inwestowanie w walutach, dlatego że dla mnie to jest coś, co ja robię już od dłuższego czasu i jest to dla mnie bardzo takie komfortowe i bezpieczne, więc ja po prostu spisałam sobie, ile w tym momencie mam na każdej z walut, no i po prostu zdecydowałam, że nadal chcę inwestować i podjęłam decyzję, jakie kwoty chcę inwestować co miesiąc na ten cel. No i drugi punkt na tej liście, oprócz właśnie moich takich inwestycji bezpiecznych dla mnie, że tak powiem, to było rozeznanie się w temacie, w co jeszcze mogę zainwestować w tym momencie, nie mając jakiejś takiej bardzo dużej wiedzy na temat inwestowania. I na przykład zainteresowałam się ostatnio właśnie tematem IKE i IKZE, to są fundusze emerytalne właśnie w Polsce. I zamierzam właśnie któryś z tych funduszy wybrać w ramach właśnie mojego inwestowania na przyszłość. Nie będę Wam też tutaj mówić absolutnie o tych funduszach, dlatego że ja jeszcze zbyt mało wiem. Natomiast daję Wam tylko znać, że są takie sposoby na to, żeby inwestować niewielkie kwoty nawet. I tutaj sobie też dopisałam, żeby po prostu dowiedzieć się trochę więcej na temat inwestycji. Więc to jest mój taki krok, który będę pewnie odhaczać gdzieś tam z biegiem czasu. Ok, kolejny punkt będzie pewnie troszeczkę nietypowy, dlatego że nie wiem, jakie macie podejście do kart kredytowych. Natomiast ja do tej pory karty kredytowe używałam w taki sposób bardzo, no nie chcę powiedzieć, że niekontrolowany, ale po prostu nieprzemyślany, o może tak. Karta kredytowa była dla mnie trochę jak karta debetowa i nie traktowałam jej w jakiś taki wyjątkowy sposób, który dawałby mi jakieś możliwości. Natomiast w momencie, kiedy ja zaczęłam po prostu oglądać bardzo dużo amerykańskich youtuberek, które pokazują swoje budżety i które opowiadają o tym, w jaki sposób one korzystają z kart kredytowych, to mnie to troszeczkę zaintrygowało, dlatego że niektóre z tych dziewczyn bardzo były sfokusowane na tym, żeby mieć dużo kart kredytowych na różne jakieś tam, wiecie, wydatki i mnie to bardzo zainteresowało, dlatego że byłam ciekawa, w jaki sposób w takim razie to działa u nas w Polsce. I okazuje się, że po prostu karty kredytowe można wykorzystywać naprawdę w niesamowity sposób. Karta kredytowa generalnie moim zdaniem nie powinna być traktowana jako dodatkowa gotówka. W ogóle powinno się takie słowo wykluczyć ze słownika. To nie jest dodatkowa gotówka. Karta kredytowa powinna być traktowana jako gotówka, którą już macie, które wydane mogą dać mi jakiś benefit. I to naprawdę bardzo zmienia sposób korzystania z tej karty. Dlatego, że ja teraz po prostu nie ruszam karty kredytowej, dopóki nie czuję, że coś z niej wyciągnę, że dostanę coś w zamian, jeśli chodzi właśnie o wykorzystanie jej. Natomiast w kontekście checklisty, to pierwszy punkt, który robię, to sprawdzam, czy na mojej karcie kredytowej nie ma żadnego zadłużenia. Jeżeli jest, to staram się to jak najszybciej spłacić. Drugi punkt, sprawdzam w ogóle opłatę za swoją kartę, co muszę zrobić, żeby nie płacić za kartę w ciągu roku i sprawdzam też przy okazji, jakie benefity daje mi moja aktualna karta i co muszę zrobić w kierunku tego, żeby te benefity ewentualnie zyskać. Natomiast jestem zdania, żeby nie podporządkowywać swojego zachowania pod kartę kredytową, tylko żeby właśnie karta kredytowa wspierała to, co my już robimy. Staram się po prostu na chłodno podejść do tego tematu i się zainteresować po prostu, jakie karty są dostępne w ogóle na rynku. I jeśli na przykład moja karta nie spełnia takich warunków, no to ja z takiej karty mogę zrezygnować i w żaden sposób na tym nie ucierpię. Karta kredytowa generalnie daje nam naprawdę bardzo dużo możliwości, których nie daje nam zwykła karta debetowa, ale z jakiegoś powodu my mamy po prostu do nich złe podejście, dlatego że uważamy, że to jest dodatkowa gotówka do wydania. A tak naprawdę wcale tak nie jest, dlatego że to nie jest dodatkowa gotówka, to jest gotówka, którą później musimy spłacić i ona wydana powoduje zadłużenie. Więc moim zdaniem po prostu trzeba się zainteresować tematem karty kredytowej w takim kontekście bardziej, co może nam dodatkowo fajnego dać i zaplanować sobie później, jeżeli się okaże, że na przykład jakaś karta jest w ogóle super do nas dopasowana, to zaplanować sobie, stworzyć sobie taki plan, co możemy zrobić w kontekście właśnie korzystania z tej karty kredytowej, żeby wyciągnąć z niej jak najwięcej, ale żeby też to nie powodowało dla nas dodatkowego jakiegoś nakładu pracy. No i teraz ostatni punkt, czyli zadłużenie. I wiem, że to brzmi, jakbym to trochę bagatelizowała, dlatego że jest na samym końcu, ale uważam, że te wszystkie poprzednie punkty były na tyle istotne, że to zadłużenie po prostu spada gdzieś tam na ostatni właśnie krok. I jeśli chodzi właśnie o ten punkt i o to zadłużenie, to pierwsze, co ja robię, to sprawdzam, czy mam zadłużenie na karcie kredytowej i jeżeli jest jakiekolwiek, to staram się to spłacić w pierwszej kolejności, dlatego że zadłużenie na kartach kredytowych ma bardzo wysokie oprocentowanie i zazwyczaj właśnie w takim podejściu staram się spłacać swoje zadłużenia, czyli idę od tego, które jest najwyżej oprocentowane, no i właśnie to na kartach kredytowych zazwyczaj jest najbardziej takie dotkliwe, jeśli spóźnimy się ze spłatą. I kolejna rzecz, którą robię przynajmniej raz w roku, raczej nie robię tego częściej, natomiast w kolejnym kroku generuję sobie raport z BIK. Nie wiem, czy kiedykolwiek w ogóle korzystaliście z takiego narzędzia, natomiast jeśli staraliście się o kredyt hipoteczny, to wydaje mi się, że chyba trzeba to wygenerować. Raport BIK pokazuje Wam tak naprawdę całą Waszą sytuację finansową w kontekście zadłużeń. Tam są wypisane wszystkie zadłużenia, które kiedykolwiek mieliście, w jaki sposób one były spłacane, jakie teraz zadłużenia posiadacie i tak dalej. Generalnie cała Wasza sytuacja kredytowa jest w tym miejscu i to, co jest najważniejsze w tym raporcie, to jest credit score, czyli ocena wiarygodności kredytowej, która mówi nam o tym, w jaki sposób spłacaliśmy nasze zadłużenia i czy jesteśmy po prostu godnym zaufania kredytobiorcą. Więc jeżeli staracie się o kolejny kredyt, to bank będzie brał pod uwagę właśnie Wasz credit score, więc bardzo ważne jest to, żeby on był jak najwyższy. Ten najwyższy wskaźnik to jest tam przedział 80-100 i bardzo ważne jest to, żeby właśnie w ten wskaźnik celować i co wpływa na ten wskaźnik. Oczywiście to, czy spłacacie Wasze zadłużenia. Jeśli Wasz wskaźnik jest naprawdę w kiepskiej kondycji, to będzie Wam bardzo ciężko dostać kredyt i będzie Wam bardzo ciężko dostać dobry kredyt na dobrych warunkach. Więc bardzo ważne jest to, żeby w ogóle poznać ten Wasz wskaźnik właśnie tej oceny kredytowej, żeby zobaczyć, co możecie zrobić w tym kierunku, żeby go poprawić. No i teraz, kiedy już widzimy ten nasz raport i widzimy te nasze wszystkie zadłużenia, wiemy, ile musimy spłacić, do kiedy i tak dalej. I to, co robię, to przygotowuję sobie plan po prostu wcześniejszej spłaty. Kredyt hipoteczny jest takim kredytem, który nie wymaga od nas takiego, wiecie, nadpłacania. Fajnie, jeżeli mamy taką możliwość, ale nie jest to aż tak duży priorytet. Najważniejsze jest to, żeby pozbyć się zobowiązań typowo takich pożyczek osobistych, bo one są po prostu najczęściej bardzo wysoko oprocentowane. Więc bardzo ważne jest to, żeby w tym kroku sobie po prostu zrobić takie, wiecie, rozeznanie w temacie, jeżeli mamy bardzo dużo kredytów, to żeby zobaczyć właśnie, ile mamy do spłaty i czy możemy spłacić to wcześniej i przygotować sobie po prostu taki plan szybszej spłaty. Ja uważam, że jednak spłacanie zadłużeń szybciej niż one faktycznie mają gdzieś tam swój termin zakończenia jest bardzo ważne i życie bez długu jest dużo lepsze niż właśnie z posiadaniem jakichś zadłużeń, więc to jest ostatni punkt, który ja w tym moim rocznym resecie robię. I jeśli chodzi o tą moją checklistę, to by było na tyle. Dajcie koniecznie znać, czy coś jeszcze do tej listy byście dopisali, chętnie poznam Wasze jakieś właśnie przemyślenia, jakieś może sugestie, a jeśli chodzi o ten film, to by było na tyle. Dajcie koniecznie znać, czy Wam się spodobał, czy robicie sobie takie właśnie roczne resety, jeśli chodzi o Wasze finanse. A ja się z Wami już żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!